Witam, z tej strony Mefiston. Zapraszam na 13 odcinek serii poświęconej grze Mordheim. W tym odcinku chciałem zaprezentować bitwę, w której będę grał bandą ludzkich najemników, w skład której wchodzą dwa modele strzelające, dwóch bohaterów strzelających. W tej chwili jest faza rozstawiania, ale ja nie będę specjalnie tutaj jej pokazywał. Po prostu tylko zaprezentuję mapę, jak ona wygląda, no ale przejdę już do samej bitwy. Już jest w tej chwili po rozstawieniu jednostek. Co jest istotne w takich bitwach bandami, które posiadają modele strzelające? Najbardziej pożądany rodzaj bitwy to jest taki, gdy jeden oddział został przyłapany na eksploracji budynków, a druga banda ustawiła się przy wozie, bądź ewentualnie w trzech grupach atakujących, ale zdecydowanie lepiej będzie to przy wozie, bo nie mamy 100% pewności, że będziemy tą bandą, która została złapana na eksploracji budynków. A jaki wynika z tego bonus? No jeżeli to nasza banda eksplorowała budynki, mamy zwykle dużo więcej miejsc na rozstawienie tych modeli i bardzo często jesteśmy te modele w stanie ustawić tak, żeby ci strzelający bohaterowie, czy tam pomocnicy strzelający, od razu zaczynali gdzieś na podwyższeniu, na jakichś wysokościach, na piętrach, bądź stali na tyle blisko takich miejsc, że są w stanie po prostu w swoim pierwszym ruchu wejść na wyższą wysokość niż poziom gruntu. No i w tej chwili tutaj właśnie dwoma bohaterami dwóch szmuglerów, czy tam szmuglerki, zajmują pozycję na lekkim podwyższeniu. No i z tego miejsca będą w stanie spokojnie prowadzić ogień przez praktycznie całą bitwę. A jaki z tego wynika bonus? No bonus jest taki, że jeżeli model strzelający posiada przewagę wysokości nad celem, do którego strzela, no to otrzymuje modyfikator plus 10% do szansy trafienia. Co więcej, no taki model strzelający jest trudniejszy do zabicia przez przeciwnika, bo no, żeby dojść do walki wręcz takiego modelu, trzeba wejść na te podwyższenia, co często się nie udaje, zwłaszcza jeżeli modele przeciwnika mają tą zwinność na stosunkowo niewielkim poziomie. A oprócz tego jeszcze jest taki, no powiedzmy, exploit. Jeżeli te nasze modele strzelające ustawimy na tych podwyższeniach, dokładnie w tych punktach, gdzie można tam wchodzić, to uniemożliwia wspinanie się na takie miejsca. No i wtedy jedyny sposób zabicia takiego modelu, no to strzelanie do niego ze swoich modeli strzelających, tudzież pisanie czarów zadających obrażenia na taki model. Natomiast do walki wręcz nie jesteśmy w stanie się dostać do takiego modelu przeciwnika. Więc to jest jak najbardziej do wykorzystania. No i tutaj są dwa wejścia na to podwyższenie. Jedno z przodu, a drugie z tyłu. Z tyłu postawiłem w tym punkcie, gdzie można wejść pomocnika, który blokuje możliwość wejścia na górę. Natomiast z drugiej strony ta możliwość jest zablokowana, dlatego że jeden z tych szmuglerów stoi na punkcie do wspinaczki. Nie można się wspiąć, jeżeli na górze stoi jakiś model, co jest dosyć w sumie rozsądne, bo przecież trudno oczekiwać, że ktoś będzie się wspinał, mając nad głową przeciwnika, który jest w stanie mu sprzedać po prostu lacza między oczy w każdej chwili. Natomiast zeskakiwać już można w takich sytuacjach. Często można też robić taki gest, który sprawia, że od razu następuje atak. Ten model, który teraz widać, to jest najsłabszy model w bandzie. No on, ja sobie po prostu tutaj ekspię jakiegoś tam pomocnika, więc on będzie z tyłu gdzieś się pałętał bardzo zachowawczo. W zasadzie jego podstawowym i w sumie jedynym zadaniem, jakie dla niego przydziałem, to zdobycie tego spaczenia, który znajdował się z tyłu tych moich linii.
I nawet jeżeli ten model nie weźmie udziału w bitwie, jeżeli ta bitwa zostanie wygrana, to jakieś punkty doświadczenia uzyska za przeżycie bitwy. Ewentualnie, jeżeli zostaną przydzielone punkty dla słabszego zespołu, o ile oczywiście mój zespół będzie uznany za słabszy. No i jeszcze bonus w postaci punktu doświadczenia za zrealizowanie misji opcjonalnej. Więc spokojnie można taki model expić, nawet jeżeli on nie będzie brał udziału w walce. A w tej turze pozostaje po prostu ustawić pozycję defensywną przed tą linią, powiedzmy, tych bohaterów strzelających. Oni tutaj stanowią bardzo mocne wsparcie dla bandy, jeśli chodzi o zadawane obrażenia. Natomiast no, minusem jest to, że trzeba tych bohaterów w jakiś sposób chronić. Nie można sobie pozwolić na wejście nimi do walki wręcz, bo to się z reguły źle kończy, jeżeli taki bohater zostanie złapany w walce wręcz. No a jak widać, już się wrogi bohater przypałętał w swojej, nie wiem, pierwszej chyba turze, czy drugiej. Dał radę tutaj wejść do walki wręcz, no ale temu pomocnikowi za specjalnie to on krzywdy nie robi. Jaka jest wada tutaj związana z tymi bohaterami strzelającymi? No, wadą jest bardzo ograniczona mobilność tej bandy. Ona nie jest tak mobilna jak banda w 100% oparta na modelach walczących wręcz, które mogą wykorzystać w każdej swojej turze maksymalny ruch, jaki posiadają, zostawiając sobie te punkty strategii w takiej ilości, która pozwoli przyjąć na koniec tury jakąś postawę defensywną, czy to jakieś uniki, czy parowanie, czy ewentualnie inna postawa defensywna. Są też inne postawy w rodzaju, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ta postawa, generalnie nie używam tej postawy, ale jest coś takiego, że obniża szanse na przykład trafienia takiego modelu. Ten model nie unika ani nie paruje, ale jest go generalnie trudniej trafić. Także jakieś te postawy obronne można przyjmować na koniec i taka banda walcząca wręcz jest to dosyć mobilna. Natomiast ta banda strzelająca no, musi się zdecydowanie ostrożniej przemieszczać. Często jest bardzo rozsądnym pomysłem, w szczególności w grze na komputer, no bo wiadomo, że z graczem to zupełnie żywym przeciwnikiem to zupełnie inaczej sytuacja wygląda, ale przeciwko komputerowi zająć po prostu dogodną pozycję na mapie defensywną, tak jak tutaj w tej chwili te dwa modele sobie siedzą na górze, prowadzą ostrzał, a reszta bandy gdzieś w pobliżu walczy wręcz z tymi modelami, które już dobiegną do tej walki wręcz. Natomiast te modele dwa strzelające cały czas ostrzeliwują pozostałe modele, które dopiero zbliżają się do miejsca, gdzie się toczy bitwa. I oprócz tego supportują ten swój zespół. Ten bohater, szmugler, jest o tyle fajny, że ma naprawdę bardzo dużo możliwości skonfigurowania tego bohatera. Jest bardzo dużo umiejętności na tym bohaterze, które są mocno zachęcające. No i brakuje tak naprawdę punktów umiejętności na to wszystko, co by było warto dać. W dużej mierze wynika to z tego, że ten bohater ma bardzo dużo umiejętności pasywnych i aktywnych, które są tylko dla niego. On nie korzysta z tych umiejętności, powiedzmy, bandy. Natomiast, oczywiście niektóre mogą się powtarzać, jak najbardziej. Natomiast dysponuje sporą ilością takich umiejętności, które są tylko dla niego do wyuczenia. I te umiejętności są naprawdę fajne. Jedną z takich przyjemniejszych umiejętności supportujących to jest rozkaz kapitański, który na... Zresztą wrzucałem go już tutaj, znaczy używałem tej umiejętności już. Ten rozkaz kapitański sprawia, że obrażenia zadawane przez model wzrastają o 30% na poziomie mistrzowskim.
i do użycia tej umiejętności wykorzystuje się punkty strategii. Jeżeli ten model jest stacjonarnie gdzieś umiejscowiony, nie przemieszcza się, to tych punktów strategii jest na tyle dużo, że jest w stanie oddać wszystkie strzały, jakie są dostępne w trakcie jednej rundy. No i oprócz tego jeszcze supportować, powiedzmy, dwa modele tym rozkazem kapitańskim, biorąc pod uwagę, że tych szmuglerów mam dwóch tutaj, no to cztery modele mogą zostać zbuffowane buffem o 30% zwiększającym zadawane obrażenia. No to nie jest mało, 30%. Jeszcze dodatkowo to trzeba mieć na uwadze, że można to jeszcze skombować ewentualnie z innym buffem, więc to może sprawić, że te modele zaczną zadawać dużo większe obrażenia niż normalnie. I ciach, strzał. 92 damage'u z tej postawy wyczekiwania. Ta banda jeszcze nie jest do końca dopieszczona tak, jakbym chciał, żeby była, aczkolwiek już bardzo przyjemnie się nią gra. Tutaj docelowo ci wszyscy pomocnicy też będę chciał, żeby oni zaczęli używać ciężkich pancerzy. W tej chwili używają lekkich, no ale z uwagi na to, że ciężkie pancerze zmniejszają bardzo mocno ruch, no to nie używam tych ciężkich pancerzy do czasu, aż będę w stanie wykupić pasywną umiejętność, która sprawi, że ta kara do ruchu zostanie troszeczkę obniżona. Pomocnik nie może na mistrzowskim poziomie umiejętności wykupić, bo na mistrzowskim ta kara jest zupełnie zniwelowana, ale na podstawowym poziomie można tą karę z 2 metrów do zasięgu ruchu zniwelować do kary 1 metra. I jeżeli wykupię tą umiejętność pasywną na wszystkich pomocnikach, to oczywiście oni wszyscy będą w ciężkich zbrojach, co jeszcze mocniej ich uodporni. O, i tutaj jest kolejny buff z kapitana. Też bardzo przyjemna rzecz. W promieniu 5 metrów wszyscy sojusznicy dostają buffa 20% do zadawanych obrażeń. No i jeżeli to połączymy z tym buffem od szmaglerów, no to się robi 50%. W tym momencie to chyba kapłan jest. No on wszedł w Overwatcha w poprzedniej swojej turze. Tam otrzymał 70 obrażeń. I teraz przychodzi kolej tych szmaglerów, którzy go po prostu rozstrzelają na normalnym świecie. Jeżeli przeżyje, to na minimalnej ilości punktów życia. A nawet na dobrą sprawę nie wszedł jeszcze do walki. Tam to, co zrobił, to rzucił jakiś tam czar wspomagający na któryś tam model ze swojej mandy. I teraz właśnie rozkaz kapitański, zwiększający obrażenia na danym modelu na jedną turę. Mag. Maga można by było nie brać w takiej bandzie, ale ja go biorę, bo on dysponuje jednym fajnym czarem supportującym. To jest kąt twardy i ten czar na poziomie mistrzowskim o 40% zmniejsza skuteczność pancerza. Także w przypadku ciężko opancerzonych modeli w bandzie przeciwnej można takiego debuffa odpalać, no i ten wpływ tego ciężkiego pancerza praktycznie niwelować. No tutaj się nie udał ten czar, no z uwagi na to, że on był rzucony na model, który też potrafi czarować, no a takie modele charakteryzują się dużą odpornością na magię, no ale że ten model był w ciężkim pancerzu, no to próbowałem. Zawsze jakaś tam szansa na udane rzucenie czaru była. No ale jak widać, nie było to potrzebne. Ci szmaglerzy strzelający no, rozstrzelali bohatera w ciężkim pancerzu, no, w jedną turę, no, powiedzmy jedną i pół. Najpierw był strzał z postawy wyczekiwania i później w swojej turze po 3 strzały z każdego z tych bohaterów wystarczyły, żeby wrogi bohater w ciężkiej zbroi padł.
tej bandzie ludzkich najemników fajne jest to, że modele są naprawdę bardzo wytrzymałe. Tutaj nawet pomocnicy, jeżeli są już rozwinięci, bo oczywiście mówimy o tych pomocnikach 10 poziomu, są w stanie naprawdę dużo wytrzymać. Jak jeszcze ubiorę ich w ciężkie pancerze, to ta, powiedzmy, ich wytrzymałość jeszcze wzrośnie znacząco, ale nawet w lekkich pancerzach z tymi tarczami mają dużą wytrzymałość. No z dwóch powodów. No pierwsza, no to wiadomo, pancerz, a w zasadzie może nawet z trzech powodów. Pancerz daje jakieś tam, obniża ilość obrażeń otrzymywanych przy każdym trafieniu. Oprócz tego wysoka walka wręcz tych pomocników, 16 punktów bazowo, a można zrobić jeszcze więcej. Spokojnie, 16 punktów sprawia, że wartość parowania na tych pomocnikach u ludzi jest bardzo wysoka. No a oprócz tego ta walka wręcz no, ma też wpływ na to, że przeciwnik, jeżeli posiada model z mniejszą walką wręcz, no to jest mu trudniej trafić, więc taki pomocnik często jest w ogóle nietrafiany. Jeżeli już dojdzie do tego trafienia, no to też często udaje mu się te obrażenia, ten atak nadchodzący sparować. O ile nie jest to atak pomijający parowanie, no są takie i to jest największa bolączka. A nawet jak już to trafienie wejdzie w cel, parowanie się nie uda, no to biorąc pod uwagę opancerzenie, znowu tych obrażeń jest stosunkowo mało. Także ta wytrzymałość w tej bandzie jest naprawdę, naprawdę duża. Oczywiście kosztem zadawanych obrażeń. Bo jeżeli są modele, które nie są aż tak, załóżmy, wyposażone w tarcze, w broni jednoręczne, czy w broni półręczną, no tracą na obronie, ale zyskują na zadawanych obrażeniach. Więc tutaj kosztem zadawanych obrażeń wytrzymałość rośnie. Ale ten bohater to jest prawdziwy rzeźnik, bo on jest nastawiony na zadawanie obrażeń w dużej ilości. No i proszę, 120 obrażeń, trafienie krytyczne i poprawka 120 obrażeń. No, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo rzeźnicki bohater. No, w tej chwili oprócz tych strzelających modeli to jest tak naprawdę główny damage dealer w bandzie. No i bitwa przebiega zgodnie z planem. Ta grupa modeli walczących wręcz spokojnie sobie tutaj wykańcza kolejne modele przeciwnika pojawiające się w walce, a te modele też często już przychodzą mocno do tej walki i wchodzą mocno poranione, albo powiedzmy nie wszystkie modele wchodzą do tej walki, bo część tych modeli pada już na przedpolu dzięki tym dwóm strzelającym bohaterom. Przed nosem mi się w tej chwili ustawił dowódca tej bandy łowców czarownic. No i mam cichą nadzieję, że jak będzie kolejna tura i tych dwóch strzelających bohaterów będzie mogło zadziałać, to jest spokojnie szansa, że ten dowódca wrogiej bandy zostanie rozstrzelany tutaj. I powiem szczerze, że nie grałem tymi modelami strzelającymi, ale ci szmaglerzy naprawdę bardzo mi przypadli do gustu i spodobała mi się gra taką bandą z tym wsparciem tych modeli. A dodatkowo jeszcze jest taki bonus, że ci szmaglerzy równie dobrze mogą być zrobieni do walki wręcz. Jeżeli sobie tak zażyczymy, to posiadają też potencjał jak najbardziej do walki wręcz. No tutaj troszeczkę słabe te obrażenia, bo tam chyba ciężki pancerz wchodzi w rachubę. No ale krytyk, znowu 77. Ta szansa na trafienia krytyczne na tych bohaterach jest dosyć duża. Te trafienia krytyczne dość często się zdarzają, a będą się zdarzały jeszcze częściej, bo ja na razie używam pistoletów pojedynkowych, które mają szansę mają bonus do trafienia,
A jeżeli wymienię je na pistolety zwykłe, to te pistolety będą miały bonus do wystąpienia trafienia krytycznego, oczywiście kosztem szansy trafienia, ale tą szansę trafienia zamierzam podnieść w inny sposób. Więc tak jakby zrekompensuję sobie utratę, a jednocześnie zwiększę szanse na trafienia krytyczne i docelowo tych trafień krytycznych powinno być jeszcze więcej. No znowu ta kontwardzy się nie udała niestety, no bo znowu próbowałem ją rzucić na maga. No ale teraz spróbuję na tego dowódcę. I na dowódcę już jak widać bez problemu ta kontwardzy siadła. Po prostu ma zdecydowanie mniejsze odporności na magię. No już sądzę, że ta bitwa długo nie potrwa. No ale nie szkodzi tak naprawdę głównym celem, jakim przyświecał przy robieniu tego filmiku, było zaprezentowanie potencjału tych szmuglerów i tego, jak ewentualnie można sobie grać. O, znowu krytyk. Jak można sobie grać, wykorzystując te modele strzelające. No i krytyk, bach. Kapitana wrogiego teamu nie ma, tak jak zakładałem. No, czy to w najlepszym razie, jeżeli by przeżył, to by miał tam, nie wiem, 10, może 20% punktów życia temu kapitanowi, znaczy nie kapitanowi, to łowcy czarownic pozostało po tym ostrzale. No ale nie miał farta, ostrzał się odbył tak jak powinien, przy tych procentowych szansach, jakie tam były. To już jest drugi bohater, który został identycznie rozstrzelany, czyli zatrzymał się gdzieś tam przed liniami, nie doszedł do tej walki wręcz, po czym w turze, gdy się ruszali ci strzelający bohaterowie, fokus, po 6 strzałów, po 3 każdy i bohater do piachu. Wcześniej taki zgon zaliczył ten czarodziej, powiedzmy, ten rycerz taki, to jest chyba rycerz zakonny, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten rycerz, no ale jest to generalnie czarodziej mocno opancerzony. No nie chcę strzelać, nie pamiętam dokładnej nazwy tego modelu. A to można sobie zobaczyć w filmiku, w którym jest omówiona banda łowców czarownic, jak ten model się nazywa. Więc tam na samym początku został rozstrzelany i teraz znowu dowódca tej bandy przeciwnej nic nie zrobił w tej bitwie, nawet do walki wręcz nie wszedł, nawet jednego ataku nie zadał. No to morale przeciwnika jest już praktycznie na poziomie złamania. Podejrzewam, że jeszcze jeden model, jeżeli to będzie bohater, to wystarczy, że zostanie zabity ten jeden model i prawdopodobnie będzie po bitwie. I znowu 120 obrażeń z krytykiem. No ten champion tutaj z tymi dwoma mieczami, to jest naprawdę rzeźnik w walce wręcz. Zadawane obrażenia w tej walce wręcz bardzo często wchodzą krytycznie. A tym panem zachowawczo cały czas, tak jak mówiłem, nie zamierzam go tam wpuszczać do walki, bo komputer ma tendencję rzucić się, jeżeli ma taką możliwość, wszystkim co tylko może na najsłabszy model w bandzie. I jeżeli wszystkich mamy na 10 poziomie, a takiego jednego na poziomie na przykład 5, to no jest bardzo duża szansa, że ten model będzie non-stop tracony, jeżeli będziemy go wcali w bitwę, bo komputer się będzie rzucał na ten model, nie wiem, z dwoma bohaterami plus pomocnikami, czym tylko będzie mógł, żeby tylko go zabić. O, już test zakończony. No i mamy po bitwie. Jeden z tych szmuglerów był najcenniejszą postacią w bandzie, zadał najwięcej obrażeń, no ale to było widać na tym filmiku, że faktycznie te strzelające modele potrafią tutaj napsuć krwi przeciwnika. Na tą chwilę to koniec.
Pozdrawiam, Mefiston. Zapraszam do oglądania pozostałych filmików na moim kanale.